Cześć i czołem, moi drodzy. Witam was w kolejnym odcinku z RimWorld. Poprzedni atak został już, kochani, jak widzicie, rozwiązany i zażegnany. Wszystko jest, słuchajcie, w normie. Pozbierałbym tylko te rzeczy, żeby nic nam się nie ostało. Będzie na sprzedaż, nie? Trochę wam to zajmie czasu, ale... Ale idźcie, moi drodzy. Nie mam, nadal się borykamy z żarciem. Ja zamówiłem handlarza, żeby nam tego zwykłego, on może mieć, wiecie, jakieś fajne rzeczy dla nas do zabrania. Jakieś może roślinki też mam, bo ja niestety się w ogóle nie przygotowałem, jeżeli chodzi o zimę. Nie wiem, jak to robiłem i nie chcę wiedzieć, ale generalnie pod tym względem wyszło naprawdę słabo. Muszę zrobić sobie tutaj nad drzwiami, słuchajcie, jakąś obronę w końcu. Nie wiem, jak to do końca jeszcze zrobić, ale zaraz to ogarniemy. Kapsuły transportowe, poczekajcie. Wełna Mawoła. Przy okazji możecie zabrać. Obrona. No są dwa wyjścia. Możemy zrobić, słuchajcie, pułapki. Nie wiem, czy to nie byłoby najlepsze w tej sytuacji, jaką mamy. Bo i tak ten teren jest duży. Trzeba by zrobić, wiecie co? Murek. Najpierw zróbmy stanowiska do obstrzału. Ile moich ludzi ma broń? Poczekajcie. Ale nie zacinaj się teraz, gro. Czekajcie, dobra. 1, 2, 3. 5 ma broń automatyczną. Trzeba by zrobić tu, to było tak, broń. Gdzie my będziemy się bronić? Tu będziemy się bronić, powiedzmy, tak? Jakby przeszli naszą pierwszą linię obrony, to się tutaj postawi, otworzy drzwi. Takie jest założenie, słuchajcie. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, czy chyba, że nie. Robimy inaczej. Zrobimy obrona. 1. 2, 3. Tu, dobra. To będzie na raz. Zróbmy struktury. Czego mamy dużo? W ogóle nie mamy cegieł. W ogóle czemu nie robicie cegieł? Koledzy, przyjaciele. Czemu nie robicie, ha, bo śpicie? Nie, poczekajcie, kto ma rzemieślnictwo jeszcze przyzwoite? Przecież Bartosz to może robić... Aha, nie robisz tego, bo nie masz... Dobra, to ty rób cegły. To trzeba będzie po prostu zbudować jakiś mur, tylko teraz nie bardzo jest czego. Jakiś taki, że to będzie pole ostrzału, to się będzie zwężało i to się będzie wchodziło w pułapki. Takie byłoby wyjście. Nie wiem, czy to zadziała, szczerze powiedziawszy. O, mamy jakąś rzeźbę już. Opis. Zwykły. Wartość rynkowa. A co przedstawię? Jest to jakiś opis? Challenge skurczak. No nie bardzo widać. Szkoda, ale mamy rzeźbę. Będzie można ją, powiedzmy, sprzedać w przyszłości.
Jak tam reszta moich ludzików? Strasznie to jest brudno. Co Maria robi? A idzie spać. Masz chyba Maria jakąś nogę, nie? Coś tam, coś tam. Masz nogę drewnianą. To by się wypadałoby kupić bioniczną. Jak to jest temperatura? 21. Temperatury macie dobre, słuchajcie. Co tu mamy do zebrania ewentualnie? Grzejniki nie, ale tutaj można by już spokojnie postawić i zrobić prawdziwą chałupę. Co? Możemy postawić nowe meble. Grzejnik możemy zabrać stąd. Czekajcie, mam się włączył autozapis. A tak. Z bronią idę. Suwaczki 10 atak. Szkoda, że... Mario, czy mogę cię zerwać? No ja się tu... Tyś. Pajda, ty masz nóż. Gdzieś najdłużej szedł. Ida, ty masz budowanie? Masz. Tam ci idą, czy jeszcze nie idą? Czy mi się pomyliło miejsce, w którym wy byliście, czego nie wykluczam? Czy jestem ślepy? A oni tu są. Tu będą szli. Przepraszam, chłopaki. Zibo. Tu na razie stoi. Wszyscy idą. Też nie mogę ich otworzyć. Przyjacie, czy ja te wasze zwierzątka, liski, nie liski, co ja mogę z wami zrobić? Ale czy teraz nie wracają? Zresztą było trzech, jeden nie przyszedł.
Nie, wydawało mi się. Jest walka. Fajnie, że wchodzicie w dwójkę w pole strzału. Podoba mi się to. Wspaniale. Weź do niewoli. Oszczep. Nie ma oszczepu, to przegięcie, ale dobra. Bierzemy wszystko. Chyba ta obrona powinna być przed murami, nie? Ale dobra, to są szczegóły. Uczymy się. To są szczegóły. Mamy już troszkę łupkowej skały. Miała być łupkowa. Właśnie nie wiem, czy to jest dobrze zrobione, bo czy wszyscy będą strzelać? No ale się potem przebuduje. Co ten więzień jest? Uciekł mi? Coś chyba źle kliknąłem. Tym kolesiem. Albo mi uciekł? Nie, niemożliwe. Albo umarł. A, gafa ze mnie. Są w leczeniu już? Tak. Tysiu. A ty tutaj śpisz. Bartek chyba ma. Spróbuj jakąś karawanę wezwać, bo ja potrzebuję medykamentów. Mam ich już bardzo mało. Craig. Też nie mogę. Pain gain, a tamci chyba są źli, oni mnie nie lubią. Spróbujmy może skręcić jakąś łapówkę, damy coś, te 300 złota. A nie, patrzcie, przybył, wspaniale. Chodź, przyjaciel, ja cię wyzywałem 100 lat temu, dopiero teraz przyjechałeś. Cieszy mnie twoja obecność, cieszy. Co ty robisz? Aha, to sobie jadłeś mleczko. Chodź, mój drogi, ja potrzebuję twoich rzeczy, które masz. Masz też pumę, ale ja pumę nie kupię. No pomyśl, są psy. Ty masz labradory. Labradory są naprawdę ekstra, bo one mogą nosić. Może ja wymienię te alpaki na labradory, co? Bo te alpaki to się przydają tylko na żarcie. One nie dają mleka, niczego nie noszą. To by nie było głupie. Ptyś?
Ty jesteś naszym. Aha, nie możesz, dobra, to Bartek. Gdzie jest szefuncio karawany? Na pewno sprzedaję ci wszystkie alpaki, jakie mamy. Patrzcie, suka, suka, same suki. Bo kiedyś trochę piosenka. Ale ja bym kupił i tak. To są naprawdę dobre, pną nam na siły. Jest też... To aż dużo kosztuje, tym więc może kupię... Dwa młodsze tylko na razie, co? Zobaczmy, co tu mamy. Alpaka. Alpaki nie są mi potrzebne. To jest lipa. Chyba, że poczekajcie, sobie zostawię jedno. Bo to masz samicę. Dzięki temu będę miał jedną. Samice jednego samca. To wtedy miałoby jakiś sens, słuchajcie. Co jeszcze możemy sprzedać? Krowy na sobie zostawmy, dają to mleko. Proste danie, na razie nie. Komponenty, nie, leki, masz leki. Wszystko, co masz, potrzebuję. Tak, jestem na minusie, ale to nic. Aha, teraz tak. To, co jest wszystko, sprzedajemy. Zimowe czapki też. Złoto też możemy sprzedać. Komody drewniane. Przedajmy, po co mi 1000 kłód? Też bez sensu. Cegły sobie zostawmy. Chmiel, super, stal. Mogę sprzedać. Leki kupiliśmy, tak? Ludzka skóra. To wszystko możemy sprzedać. Skóra zajęca. I teraz sobie po prostu pokupujemy rzeczy za to. Jakieś komponenty, nie komponenty. To wszystko się może przydać. Szkła, skóra ma woła. Teraz tak. Komponenty kupujemy, ok. Nie masz żadnych rzeczy dla mnie, ale w tej sytuacji, jak mamy zimę, kupowanie takich rzeczy nie może, może być niegłupie. Szkoda, że nie masz żarcia. Tego bardzo żałuję, że nie masz żarcia. Więcej ci sprzedaliśmy niż mamy. Coś możemy od ciebie kupić jeszcze. Suka Labradora, jeszcze jedną. Może tą młodszą kupmy. Dziękuję, Kenie. Tu mi kładziesz, dlaczego? Neurotamina to jest do produkcji leków. Weź co? A, nie mogę wziąć całego. Ale weźmy sobie tego trochę. Na przykład za 30 to się może nam przydać w przyszłości, tak? Będziemy leki produkować. Dobra. Tak jak się wzmocniliśmy w różne rzeczy. Przede wszystkim w te pieski. Teraz zwierzęta. To może bez spuszczania. Ja chyba coś z kurczakami przegiełem, bo mam jednego kurczaka, który mi nic nie daje. Wiecie co? Ja go zagrzmę. Zobaczcie, mamy dużo żarełka, mamy kilka rzeczy. Naprawdę się tutaj wzmocniliśmy.
Przede wszystkim te pieski, które będą nam nosiły, a to jest mega, mega, mega mi teraz potrzebne. Jaki jest wasz harmonogram, zwierzaczki moje kochane? Aha, tutaj. Ty możecie być w domu, pieski. Lisica też. Zajęczyca niech będzie tu. Jest ok, ten obszar dla zwierząt jeszcze bym powiększył. Wiecie o co? O to, bo tu jest jakaś trawa. A tu nie ma pól. Więc zwierzęta muszą tutaj spokojnie chodzić. No to jakieś żarełko sobie znajdziecie, jakąś trawkę. Praca, Bartku, mój drogi. Ty widzę, że masz dosyć dużo na naukę. Ale ja bym wolał, żebyś ty rzemieślnikował, wiesz? Bartku. Dlaczego? Dlatego, że uczyć ktoś może się inny. I mężczyzna naukowca. No Bartosz i Mario. Mario, gdzie ty jesteś? Aha, ty chcesz tego liska sobie ten, tak, wytresować, co jest absolutnie bez sensu. Więc Mario, spróbuj tutaj. Aha, okej, dobra, rozumiem. Z wami już starczy, moi drodzy, no. To ma dużo załamania. Ptyś, dlaczego ptysiu? Co się z tobą dzieje? Poćwiertowałem, no poćwiertowałeś, no ale co tam, to się przejmujesz takimi rzeczami? Patrz, zrobimy ci tak, ptysiu. Musisz być twardy. Odstresuj się, jak twój nastrój. Rośnie, no i dobrze. I radość ci rośnie. Super wiadomość, mało lekarstw. Ile mam tych lekarstw? 8. Nie kupiłem lekarstw u niego? Momencik, Bartosz. Czy nie ma żadnych lekarstw u siebie? Czy ja przegapiłem? Bierz te leki. Teraz będzie ich więcej. No, wszystkie, które były. Więcej nie ma. To, co mamy nadwyżki, to może tak drewnem? Nadrobimy. Okej. Ktoś chyba już może pracować, tak czuję, więc do roboty, harmonogram, nie, znowu, psia pajda teraz, tobie też się stało pajda, to jesteś łobuz, bardzo, co cię boli, w jakich ciemnościach, pajda, co ty masz, ciemno w sypialni, no, ciemno, bo w nocy pracujesz, co to moja sprawa. Pracujesz jak chcesz, nie? Niech to wyniosą. Dobrze, moi drodzy. Był handlarz, była zabawa. Nadeszła pora na spokojne odejście z gry. Zobaczymy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się ciepło. Piąteczka i cześć!